8,5 metra pamiętamy w kwalifikacjach. Dzisiaj 103,5 tylko, bardzo słabo, ale proszę zobaczyć. 140 metrów potrzebuje Kamil, by walczyć ze Stefanem Kraftem. No i teraz jeszcze kawałek. Nie ma tej odległości. Przegra Kamil Stoch ze Stefanem Kraftem tę walkę. Rozmawialiśmy na górze. Kamil mówi, że czuje się dobrze, chociaż teraz czyżby coś zabolało z nogą? Złapał się Kamil za lewą nogę. 130, 129 metrów Kamila, dodanych 6,5 punktu. Noty od 17 do 18,5 punktu, a więc także dość spora rozbieżność ocen wśród sędziów. Patrzę teraz na tych lucky loserów. Marinus Kraus 129 metrów, a więc identyczna odległość jak Kamil Stoch. Marinus Kraus otwiera listę lucky loserów, a jest na trzecim miejscu jak na razie w klasyfikacji całej pierwszej serii konkursowej. Oczywiście Stefan Kraft w tym momencie obejmuje prowadzenie. Kamil Stoch jest na piątym miejscu i jest na drugim miejscu na liście. Debiutancki konkurs w tym sezonie dla naszego skoczka. 12 po pierwszej serii. 129 metrów. No i teraz 127,5. To tyle, by nawiązać rywalizację z prowadzącą parą Jernej Damian Dajki. No i Kamil Stoch szybujący. Brawo! Ładnie, dobrze, daleko. Sam jest zadowolony. Ten gest, który pokazał po wylądowaniu, również go cieszy ta dobra dyspozycja. 129 metrów, teraz 131. Wyższe noty od sędziów. Dodatkowo aż 12,2 punktu za wiatr, a więc w dużo gorszych warunkach niż Jernej Damian, niż Daikito, niż Filip Shien, niż generalnie prowadząca siódemka, można tak powiedzieć, pierwszych siedmiu zawodników. Tak, świetny skok, najdłuższy w serii finałowej, 131 metrów, prawie rzeczywiście w najgorszych warunkach, bo gorszy miał tylko Laje, ale znakomicie Kamil, brawo, mamy lidera, o 12, no i duża przewaga. Tak, 12,4 punktu przed Jernejem Damianem Dajki i to myślę, że ten znakomity skok da Kamilowi spory awans.